Sezon wakacyjny to niestety prawdziwe przysłowiowe pieskie życie dla dużej części czworonogów. Kochani, pieszczeni, pielęgnowani nagle stają się balastem, który utrudnia wyjazd na wakacyjny urlop. W okresie wakacyjnym to jest widoczne, może przed wakacjami to na tyle nie, ale w okresie wakacyjnym jest to widoczne, że nawet jadące na różne miejscowości nadmorskie przy jezdniach widać porzucone pieski, które biegają za samochodami i szukają swoich właścicieli. I właśnie wtedy możemy się zorientować, że są to no, zwierzęta porzucone, które przeszkadzają jakby w właściwym wypoczynku. Od 3 lat w pomoc tym niechcianym pupilom włącza się zachodniopomorski garnizon policji. Funkcjonariusze zachęcają, by oddać swojego czworonoga w ich ręce zamiast do schroniska. Już po raz kolejny organizujemy taką akcję Oddaj psa w dobre ręce. No nie wszyscy mamy możliwość trzymania pupili w domu, więc lepiej jest takiego psiaka oddać wtedy w ręce policjantów niż do schroniska. Zachodniopomorscy policjanci dają czworonogom nie tylko nowy dom, jedzenie i opiekę. Psy trafiające do funkcjonariuszy otrzymują również pracę. Taki piesek będzie przeszkolony, przejdzie odpowiednie szkolenie i już do tej pory, a akcja trwa od 2009 roku, 8 takich piesków trafiło w ręce policjantów z całego garnizonu zachodniopomorskiego. Świetnie sobie radzą, pełnią służbę patrolową. Psy, które trafiają do zachodniopomorskiego garnizonu policji, przechodzą szkolenia, a następnie stają się psami patrolowymi lub psami tropiącymi narkotyki i materiały wybuchowe.